Zadanie 28. Średnia arytmetyczna zestawu 6 liczb 2x, 4, 6, 8, 11 i 13 jest równa 5. Wynika stąd, że x jest równy minus 1, 7, minus 6 i 6. Żeby tutaj wyznaczyć szukaną wartość, czyli x, musimy wiedzieć, czym jest średnia arytmetyczna. I tutaj taką definicję Ci zapisałam w zielonej ramce po prawej stronie tablicy. Skoro wiemy, czym jest średnia arytmetyczna, no to możemy tutaj zapisać, że średnia arytmetyczna, czyli 2x plus 4 plus 6 plus 8 plus 11 oraz plus 13 dzielone na liczebność, czyli dzielone na 6, jest równa 5. Teraz tutaj co musimy zrobić? Musimy tutaj uprościć licznik, czyli te wartości musimy do siebie dodać, w wyniku czego otrzymujemy 2x dodać 42. Czyli ja dodałam tutaj wszystkie tutaj te liczby poza 2x do siebie. Całość dzielę na 6 i całe to wyrażenie jest równe 5. Teraz otrzymaliśmy takie równanie, jakie widzisz, musimy je przekształcić, mnożąc obustronnie przez 6. Dzięki czemu otrzymujemy tutaj 2x dodać 42, które jest równe 30. I teraz na tym etapie 42 musimy przenieść na prawą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku. Czyli otrzymujemy tutaj 2x, które jest równe 30, odjąć 42. Na tej podstawie wiemy, że 2x jest równe minus 12 i obustronnie równanie to dzielimy przez 2, czyli przez wartość, która stoi przy x, otrzymując x równe minus 6. Czyli tutaj prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź C. W tym odcinku to już jest wszystko. Serdecznie Ci dziękuję za uwagę. Zapraszam Cię do obejrzenia innych moich nagrań, które publikuję na kanale YouTube Matematyka Ilona Bednarska. Zapraszam Cię do odwiedzenia mojego bloga ilonabednarska.pl. Znajdziesz tam wiele wartościowych, darmowych treści, które pomogą Ci w uczeniu się matematyki. Pamiętaj o subskrypcji kanału, lajkowaniu filmów oraz o dzieleniu się kanałem z innymi osobami, które uczą się matematyki. Zapraszam do kolejnych nagrań.